Rozmowa dnia. A w naszym studiu gość, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dzień dobry, panie premierze. Witam serdecznie. W rządzie, jak ktoś ma imieniny albo urodziny, to też życzenia są na posiedzeniu jakieś składane wstecz. A dzisiaj albo coś na takiego, tak? Nie, ale tak dopytuję po prostu. Raczej z okazji sukcesów. Czasami pani premier pozwala Radzie Ministrów fetować któregoś z kolegów albo koleżanek. A to Witold Waszczykowski chyba nie ma zbyt wielu okazji do tego, żeby fetować minister spraw zagranicznych. A rozumiem, że pan redaktor pije do wczorajszej wypowiedzi pana ministra Waszczykowskiego. No, bo to było trochę dziwne. Najpierw dowiadujemy się z ust ministra spraw zagranicznych, że wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej jest nielegalny. Podważają to polscy naukowcy w swoich ekspertyzach. Potem nagle rzecznik rządu mówi, że sprawa jest zamknięta i nie ma dyskusji. Ta sprawa rzeczywiście jest zamknięta. Pan minister Waszczykowski należy do takich polityków jak ja. To znaczy bardzo ceni opinię naukowców. Powołał się na tych naukowców, ale czym innym są opinie ekspertów, czym innym decyzje polityków. Decyzja jest nieodwołalna. Uznajemy legalność wyboru Donalda Tuska. I to zamyka temat w tym. To zamyka temat. On niepotrzebnie na moment wrócił. Teraz trzeba się zastanowić, jak na nowo ułożyć sobie relacje. Nie tyle może z przewodniczącym Rady Europejskiej, bo z całym szacunkiem dla Donalda Tuska funkcja przez niego pełniona nie jest jakoś szczególnie istotna, ale z całą Komisją Europejską i przede wszystkim ze wspólnotą narodów Zjednoczonej Europy. A nie powinniśmy przede wszystkim się dziś martwić o to, jak ułożyć sobie relacje z unijnym komisarzem do spraw migracji? Dimitras Avramopoulos, który tę funkcję pełni, mówi: dość wymówek. Kraje, które zobowiązały się w roku 2015 do tego, żeby przyjmować migrantów w ramach tego mechanizmu, który proponowała Angela Merkel, nie wywiązały się ze swoich zobowiązań. Miało być rozdzielonych 100 tysięcy migrantów, rozdzielono 15 tysięcy, a kraje Europy Wschodniej przyjęły albo wcale, albo po kilkanaście osób. Pan komisarz... To... jest nie wyraźny sygnał w naszą stronę. Tak, pan komisarz nie zauważył, że w tym czasie w Polsce doszło do zmiany rządu. Ja wiem, że jest coś takiego jak ciągłość zobowiązań państwowych, ale nasz rząd od początku mówił, że ten mechanizm rozlokowania w Europie, no tak naprawdę niestety tylko garstki uchodźców, niestety w tym sensie, że jest ich już, są już ich miliony w Europie, a nie dziesiątki czy setki tysięcy, ale ten mechanizm jest nie do zaakceptowania. Ja dużo rozmawiam z naukowcami zagranicznymi i muszę panu redaktorowi powiedzieć, że Polska staje się coraz atrakcyjniejszym krajem z punktu widzenia planów ulokowania tutaj, u nas, swojej kariery zawodowej, naukowej, właśnie dlatego, że jesteśmy najbezpieczniejszym krajem Europy. To jest wielka wartość i nie zamierzamy z niej zrezygnować. Z drugiej strony, no ja rozumiem, każdy musi dbać o swoje interesy, ale rozumiem doskonale też Dimitriasa Avramopoulosa, przedstawiciela Grecji. No nie jest winą Grecji, że leży w tym, a nie innym miejscu. Nie jest jej winą to, że przez tamtejsze wyspy wjedzie najdogodniejszy szlak z Turcji. I tak w tej chwili tych migrantów nie jest bardzo wielu, bo jednak Erdoğan na razie spełnia swoje obietnice i pilnuje, żeby ta fala w kierunku Europy za bardzo nie ruszała. Ale jak mogą zostawić Grecję z tak wielkim problemem samą sobie, partnerzy europejscy? Wszystko, co pan redaktor powiedział, jest tym prawdą, ale rozwiązanie problemu imigracji nie polega na rozlokowaniu tych coraz liczniejszych rzesz imigrantów z krajów islamskich w różnych krajach Europy. To będzie, to prowadziłoby po prostu do rozprzestrzenienia się problemu, a nie do jego rozwiązania. Rozwiązanie polega na likwidacji źródeł problemu, czyli zaprowadzeniu pokoju na Bliskim Wschodzie. A myśli pan, że argumentem w dyskusjach Polski z organami Unii Europejskiej w tej właśnie kwestii rozdzielania przymusowego uchodźców mogłyby być na przykład wyniki referendum, do którego zorganizowania wzywa Kukiz 15? Nie ma potrzeby przeprowadzenia takiego referendum, bo po pierwsze jest demokratycznie wybrany rząd i jego stanowisko jest jednoznaczne. Po drugie, wszystkie badania opinii publicznej i takie badania, powiedziałbym, nawet prywatnie robione przeze mnie, bo ja jestem co prawda ministrem, ale zdarza mi się jeździć po Krakowie autobusami czy tramwajami. Często rozmawiam, staram się nie odrywać od rzeczywistości, bo byłem już ministrem i wiem, że to jest zagrożenie. Otóż te wszystkie i profesjonalne, i nieprofesjonalne badania przekonują mnie, że w czym jak w czym, ale w tej sprawie możemy liczyć na poparcie zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa. A jeśli idzie o reformę oświaty, no
z jednej strony w CBOS-ie widzę w badaniach CBOS-u, że 60% Polaków popiera likwidację gimnazjów, a z drugiej strony Platforma Obywatelska zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Ja należę do tych 60%. Zresztą w programie mojej partii Polski Razem jest od samego początku ten postulat likwidacji gimnazjów. Zastanawiałem się, czy tempo zmian nie jest zbyt szybkie, ale tutaj każdy minister ma wolną rękę do tego, żeby przeprowadzać zmiany w takim tempie, jakie uważa za optymalne. Natomiast niezależnie od tego, niezależnie od tych wszystkich wątpliwości, to dzisiaj jest po prostu na referendum w sprawie likwidacji gimnazjów zwyczajnie za późno. Platforma mogła obudzić się bezpośrednio przed wyborami. Przecież my nie wyciągnęliśmy deus ex machina tego postulatu w likwidacji gimnazjów, tylko zapowiadaliśmy to jeszcze przed wyborami. No ale fakt polityczny, będzie zebrane, podejrzewam, podpisy w wystarczającej liczbie, odpowiedni wniosek, no i posłowie będą musieli zdecydować. I wtedy łatwo będzie wołać opozycji. No tak, mówiliście o tym, że w jak największej liczbie spraw powinniście oddać Polakom prawo decydowania, głosu, a teraz co, zmielicie te podpisy? Trudno, żeby koalicja rządowa głosowała za rozwiązaniem, które jest w oczywisty sposób sprzeczne nie tylko z naszymi zapowiedziami przedwyborczymi, ale z naszymi już bardzo zaawansowanymi działaniami. Ja rozumiem, z szacunkiem odnoszę się do głosów tych, którzy obawiają się chaosu w szkołach. Ale po pierwsze wierzę, że działania pani minister Zalewskiej zapobiegną temu chaosowi, a po drugie, to jest najistotniejsze, no, referendum w tej chwili i cofanie tej reformy, no to dopiero byłby chaos. Zaskoczyły pana wyniki referendum z kolei w gminie Legionowo, tam gdzie prawie połowa mieszkańców poszła do urn i przygniatająca większość powiedziała, że nie życzy sobie być przyłączonym do Warszawy. To taka wypowiedź, szeroka konsultacja społeczna na temat ustawy metropolitalnej warszawskiej. Nie zaskoczyły mnie te wyniki o tyle, że Legionów jest miastem, które politycy Platformy potraktowali jako poligon doświadczalny przed konsultacjami społecznymi dotyczącymi ustawy, wprowadzenia ustawy metropolitalnej. Wynik oczywiście daje do myślenia. To pokazuje, że wystąpiliśmy z inicjatywą słuszną, ale nie zakomunikowaną, nie skonsultowaną wcześniej w sposób odpowiedni. Będziemy przekonywali mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin do tego, że utworzenie metropolii warszawskiej albo utworzenie, wyodrębnienie Warszawy z województwa mazowieckiego, Warszawy wraz z obwarzankiem, że to jest rozwiązanie korzystne i dla całego Mazowsza, no i co najważniejsze, dla mieszkańców miasta stołecznego oraz okolicznych gmin. Innowacje to jest takie słowo, którego pan często używa, bardzo często też tego słowa używa wicepremier Mateusz Morawiecki. Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. To jest wydarzenie, na jakiego do tej pory jeszcze nie było. Pan między innymi będzie występował na tym kongresie. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej, najbardziej obiecujące start-upy z krajów Grupy Wyszehradzkiej, no, chociażby z powodu na obecność szefów rządów, no to jest ranga, jakiej chyba żadne inne tego typu wydarzenie w Polsce nie miało do tej pory. Nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowej. Ja w ogóle się zastanawiam, czy kiedykolwiek jakieś wydarzenie związane z kwestiami na pozór dosyć abstrakcyjnymi, takimi jak innowacyjność, jak Związek Nauki i Gospodarki, czy kiedykolwiek przyciągnęło tylu ważnych polityków, w tym kilkoro premierów. Wielkie gratulacje dla pani minister Jadwigi Emilewicz, bo to ona była spiritus movens tego całego przedsięwzięcia. I myślę, że to jest taki kongres, który pokazuje inną twarz Polski. Pokazuje, że jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się państw Europy i że ten plan premiera Morawieckiego polegający między innymi właśnie na pchnięciu polskiej gospodarki na tory innowacyjności, a zatem także na tory wysokich zarobków, na tory, które spowodują, że Polacy przestaną być już tanią siłą roboczą, że to jest wielkie cywilizacyjne przedsięwzięcie, wielka szansa, którą potrafimy krok po kroku realizować. Ale to kiedy od zamierzeń przejdziemy do rezultatów? Bo ja pamiętam, półtora roku temu się mówiło, że innowacje będą jednym z najważniejszych. Rok temu się mówiło, innowacje będą jednym, pół roku temu innowacje będą
będą jednym z najważniejszych. Chyba pan redaktor widzi, jak piorunuje pana wzrokiem, bo od stycznia obowiązuje przygotowana przeze mnie, przez mój resort, ustawa o innowacyjności. Tam są rozwiązania, które w realny sposób stwarzają zachęty do współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami. Po stronie przedsiębiorców to są przede wszystkim ulgi. Ale no, mogę już oficjalnie zakomunikować. Zapowiadaliśmy od początku, że to jest dopiero pierwszy krok i rzeczywiście jest już gotowa nowa ustawa o innowacyjności, kolejna, znaczy nieuchylająca, obowiązujące od 1 stycznia to rozwiązania. Czym się będzie różniła? Idąca dalej, no między innymi właśnie tym, że ulgi podatkowe będą podwojone. Już od 1 stycznia 2018 roku każda złotówka, nieco druga jak obecnie, każda złotówka zainwestowana przez przedsiębiorców w badania i rozwój będzie mogła być odliczana od podatku. Ale ustawy to ważne rzecz, tylko ja czekam na ten moment, kiedy zamiast kongresu, na którym jeden czy drugi polityk powie, że innowacje to bardzo ważna rzecz i będziemy o nie, albo że dbamy o nie, żeby była taka sytuacja, że premier albo wicepremier zaprasza gości z krajów Grupy Wyszehradzkiej albo jeszcze skądinąd i mówi, a tu jest taka nasza polska krzemowa dolina, proszę zobaczyć, jak działa. O, tutaj jest firma pana Iksińskiego, który produkuje rewelacyjne elektryczne autobusy. Tutaj mamy autorów najbardziej popularnych aplikacji na telefony komórkowe w Europie. No to ja na ten moment czekam. Jasne. Stworzyliśmy już ramy prawne umożliwiające powstawanie takich polskich dolin krzemowych. Teraz jest przestrzeń wolna do działania dla polskich innowatorów, konstruktorów, naukowców. Ja myślę, że jeszcze w tej kadencji pan redaktor doczeka się tego, chociaż oczywiście dziedzina innowacyjności jest z definicji dziedziną tego, co nieprzewidywalne. Ja chcę też przypomnieć, skoro pan redaktor pyta o konkrety, o wielkim programie Start in Poland, czyli programie adresowanym do startupów, tych małych firm zakładanych przez naukowców czy przez młodych przedsiębiorców, firm działających w obszarze nowoczesnych technologii. Otóż nie ma dzisiaj w Europie również śmiałego programu rządowego wsparcia dla tego typu firm. Kiedy będą pierwsze efekty? Ja myślę, że te efekty dzieją się na naszych oczach i że już wkrótce o nich usłyszymy. No ale w biznesie, niezależnie od tego, czy wspieranym przez państwo, czy nie, działają reguły czasem wilczej konkurencji. Skarżyliśmy się na to, że kiedy Europa się otwierała na kraje Europy Środkowej i Wschodniej, to zamiast w wielu kwestiach pracować razem, te kraje ścigały się osobno. Kto pierwszy zacznie ze starą Unią Europejską robić interesy, jak sobie z nią ułoży relacje, także gospodarcze. Ta konkurencja przecież między krajami, także Grupy Wyszehradzkiej, cały czas jest. To na ile my możemy spróbować tworzyć jakąś wspólną, taką wielką strefę innowacji, czy może taki inkubator przedsiębiorczości na wschodzie, w centrum Europy. To nie jest łatwe, bo nie tylko polityka, ale przede wszystkim gospodarka jest, tak jak pan zauważył, w sposób naturalny sferą konkurencji. Natomiast na pewno są takie obszary, w których mówimy jednym głosem. Wkrótce lecę do Brukseli po to, żeby po raz kolejny renegocjować warunki udziału polskich naukowców w programie Horyzont 2020. Nie tylko polscy naukowcy, ale naukowcy ze wszystkich nowych krajów unijnych, z tej całej trzynastki, no, są traktowani tutaj po macoszemu. Skutki niestety są negatywne i dla całej Europy, bo nie wykorzystuje potencjału naukowców z tych kilkunastu krajów i przede wszystkim dla nas, dla pozostałej dwunastki, dlatego że naukowcy z tych nowych krajów unijnych mają o tyle gorsze warunki finansowe, że właściwie nie mają jakiejkolwiek motywacji do tego, żeby czerpać z ogromnych funduszy unijnych, ale funduszy pochodzących w dużej mierze także z naszych składów. Mówił Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Gość Sygnału Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 27 po 7. Była to rozmowa dnia.